Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Cytuję. Uchwała nie jest ustawą. Uchwała jest opinią Sejmu w jakiej sprawie. Jest apelem Sejmu, który może skierować. Natomiast ona nie rodzi skutków prawnych. Jakie rodzą ustawy? Powiedział we wtorek jeden z waszych liderów 19 grudnia 2023 roku. Co on zrobił? Obmył sobie ręce. Za 4 lata, jak przyjdzie prokurator i sąd, on powiedział, że uprzedzał. Ludzie, co wy robicie? Przyszłość, Polska, wiecie co wy robicie? Stanowicie bezprawie w tej Izbie. Zapraszam. Głos zabierze pani poseł Katarzyna Maria Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wielce szanowna pani marszałkini, panie, panowie, panie profesorze, panie ministrze. I do PiS-u się zwrócę. Drogi PiS-ie, żeby było tak miło na początku. Doprowadziliście do kompromitacji i de facto ośmieszenia tak ważnej w porządku prawnym demokratycznego państwa instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Poseł Wróbel mówił, ile poparcia? 22%. To nawet mniej niż was popiera. Nawet wasi zwolennicy już was nie popierają. A przecież właśnie ten Trybunał Konstytucyjny jest takim bezpiecznikiem przed ekspansją władzy, przez władzę, która chce iść złą drogą i łamać konstytucję. A wy to zniszczyliście i dawaliście posadki i dawali... Piotrze, posłuchaj, czegoś się dowiesz. I dawaliście ciepłe posadki za aktywność polityczną, a nie za prawniczy dorobek. To jest po prostu skandal. A tak naprawdę, jak PiS traktuje Trybunał, czy jak traktował, zresztą nadal traktuje Trybunał Konstytucyjny, to można było zobaczyć po osobie, która z waszego namaszczenia została prezeską tego Trybunału. Pani prezes Przyłębska. I wiecie co, ja na miejscu pani prezes, to bym się chyba w ogóle obraziła na pana prezesa Kaczyńskiego. Dlatego, bo gdyby ktoś doceniał jedynie, że tak powiem, moje zdolności kulinarne i towarzyskie, a nie dorobek prawniczy na takim stanowisku, to chyba powinna się obrazić. No ale może się nie obraziła. I powiem tak, słuchajcie, to jest uchwała, to jest apel, to jest uchwała o uporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego i to jest tak naprawdę apel o przyzwoite zachowanie. Posypcie głowy popiołem i zagłosujcie za tą uchwałą. Naprawdę, czas uporządkować Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję pani poseł. Zapraszam pan poseł Andrzej Kryj, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam panie pośle. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, ja zacznę od cytatu. Niesporne jest, że organy władzy publicznej mają obowiązek przestrzegać konstytucji, a w szczególności wynikającej z artykułu 7 Konstytucji zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest fragment uzasadnienia tej ustawy. Jeżeli państwo się z tym zgadzają, to nie przyjmujcie tej uchwały. Wasz kolega powiedział, że ona nie jest źródłem prawa, że żadna uchwała nie jest źródłem prawa. To jest stwierdzenie waszego kolegi. To w takim razie czym jest? To w takim razie po co ją przyjmujecie? Ona będzie wytrychem. Ona będzie wytrychem do tego, żeby otworzyć drzwi, za którymi jest Trybunał. Wytrychem do tego, żebyście państwo ten Trybunał demolowali. Jest wytrychem do tego, żeby przyszli silni ludzie, którzy odkują od stołka panią prezes Przyłębską. To wasz człowiek to powiedział. I szanowni państwo, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Czy ten tok myślenia jest wam bliski? Po co nam Trybunał Konstytucyjny Polski, skoro mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bo tak to chyba byłoby właściwe według was. Ja chciałem przypomnieć taki dowcip, bo państwo bardzo często wypowiadacie się o studiach prawniczych. Na egzaminie student wyciąga kartkę egzaminacyjną. Cieszy się bardzo. Pyta się go egzaminator, panie czego pośle, się pan tak cieszy? Bo to są pytania z ubiegłego roku. Panie studencie, pytania są takie same, tylko odpowiedzi są już inne. To jest wasza filozofia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pani poseł Monika Rosa, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.
Pani marszałkini, panie ministrze, Wysoka Izbo, destrukcję wymiaru sprawiedliwości w Polsce rozpoczęliście właśnie od zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego. I w Polsce po 8 latach Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie ma. I panie pośle Kaleta, to jest dramat dla polskiej praworządności, tu nie ma się z czego śmiać. Zniszczyliście Trybunał tylko i wyłącznie po to, aby być totalnie bezkarnymi. Aby stworzyć sobie ustawę o KRS-ie, o prokuraturze, aby móc robić wszystko bezkarnie. Szanowni państwo, i to się kończy. Kończy się dlatego, że Polki i Polacy zasługują na to, żeby w Polsce istniał Trybunał Konstytucyjny, niezależny organ, który będzie osądzał także działania polityków tutaj w tej Izbie. Czy wydawane przez nich decyzje są zgodne z Konstytucją. Nie będzie to Izba, w której będzie zasiadała koleżanka Jarosława Kaczyńskiego, pani Przyłębska, gotująca mu obiady. Nie będzie to Izba, w której będą zasiadali sędziowie dublerzy, wasi koledzy.